Archiwizacja dokumentacji pracowniczej w dzisiejszych czasach to rzecz niesłychanie ważna. Aby uniknąć takich sytuacji, kiedy byli pracownicy np. zlikwidowanych lubańskich ZNTK czy bawełny nie wiedzieli, gdzie szukać swoich dokumentów z okresu zatrudnienia, pracodawcy, którzy nie prowadzą wewnątrzzakładowej archiwizacji, powinni taką zlecić wyspecjalizowanym podmiotom. Składnica to dobre rozwiązanie dla pracodawców, bo zrzuca z nich obowiązek utrzymywania archiwum. Na pracodawcy spoczywa obowiązek prowadzenia akt osobowych pracownika, jak i też przechowywania ich po jego zwolnieniu przez okres aż lat 50. Przechowaniu w tym 50-letnim okresie nie podlegają tylko dokumenty będące tworzące akta osobowe, ale również akta płacowe, bowiem ktoś, kto idzie kiedyś na rentę, emeryturę, uzyskując wiek emerytalny, musi posiadać dokumenty, które przedstawia w ZUS-ie, to słynne RP7. Ono może powstać tylko w oparciu o dokumenty przechowywane. Zlecając składnicy przechowywanie akt osobowo-płacowych, pracodawcy pozbywają się odpowiedzialności za dokumentację, którą musieliby przechowywać przez dziesiątki lat. Adresy składnic dostępne są w internecie. Trzeba szukać przechowawców akt osobowo-płacowych na stronach internetowych, na pewno w Google'ach to wyjdzie. I tego typu składnice akt, które przechowują akta płacowo-osobowe, przechowują to w imieniu, że tak powiem, ich właściciela, czyli przedsiębiorcy, przez wskazany okres. Oczywiście to są odpłatne historie, ale warto to zrobić, bowiem pracodawca w tym momencie nie ponosi tej moralnej odpowiedzialności za to, że kiedyś pracownik dawniej u niego pracujący nie będzie mógł udowodnić okresów pracy, a po drugie pozbywamy się tego obowiązku troski o te akta, przechowywania przez tyle lat. Warto to uczynić, warto szukać, bo jest to wielka, wielka odpowiedzialność na, że tak powiem, spoczywająca na pracodawcach. To jest i moralna, jak i też prawna, bowiem nikogo tu nie strasząc, jeśli ktoś komuś w ten sposób wyrządzi szkodę, od tego są przepisy prawa cywilnego, no to za szkody komuś wyrządzone ponosi się odpowiedzialność, wprawdzie w tym momencie cywilną, ale jednak. A po drugie, najważniejsza jest chyba ta moralna odpowiedzialność, troski o człowieka, o to, żeby kiedyś mógł, że tak powiem, swoje należne pieniądze z tytułu renty czy emerytury uzyskać. Mimo że składnice akt pobierają opłatę za przechowywanie dokumentacji, to chyba jednak warto to zrobić, choćby ze względu na moralny wymiar zagadnienia. Pamiętajmy, że brak archiwum dokumentów pracownika w zakładzie skutkuje tym, że może on przez to nie dostać emerytury lub renty.